Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam troszkę o mojej ostatniej jeździe, która była, uwaga, uwaga, lążą. O tym, dlaczego warto wracać na lążę i ogólnie o ląży w jeździectwie. Co myślimy sobie na hasło ląża? Albo osobę, która lążuje konia, albo początkującego, który uczy się jeździć. Jest to oczywiście jak najbardziej trafne, prawidłowe myślenie, ale zapominamy o jeszcze jednej ważnej funkcji ląży, jaką jest poprawa dosiadu. Podczas normalnej jazdy bez ląży często zapominamy o takich czynnikach jak właśnie dosiad. Wiele rzeczy składa się na to, że on jakby spycha się na dalszy plan. A jest to błąd, bo bez dosiadu nie ma dalszej jazdy. Skupiamy się głównie na koniu, jak to się wszystko prezentuje, a zapominamy o rozluźnieniu, o poczuciu jakby własnych mięśni, własnego ciała. To wszystko jakby nam umyka. Dobrym sposobem na przywrócenie sobie tej pamięci mięśniowej jest właśnie ląża, kiedy nie musimy się skupiać na tym, w jakim kierunku koń ma jechać, z jaką prędkością ma jechać. I wszystko tak naprawdę robi osoba lążująca, a my skupiamy się na dosiadzie. Sam trening na ląży to połowa sukcesu, ponieważ drugą połową jest trener. Nie każdy instruktor jest w stanie wykonać lążę dosiadową dla osoby zaawansowanej. Spowodowane jest to tym, że nie wszyscy potrafią wychwytywać malutkie błędy dosiadu, często nie potrafią nawet wychwycić tych dużych. Ich wyszkolenie sprowadza się do tego, jak nauczyć jeźdźca powodować koniem, siedzieć w miarę w siodle, skakać, no i powiedzmy to tyle. Teraz co daje nam taka ląża pod okiem dobrego trenera? Przede wszystkim lepsze poczucie własnego ciała, większe panowanie nad mięśniami, większe rozluźnienie, świadomość tego, jak powinno to wyglądać i jak nie powinno to wyglądać. Raz na jakiś czas każdemu polecam powrót na lążę. To nie jest żadna ujma na honorze, absolutnie nie. A dowodem jestem ja, gdzie normalnie startuję w zawodach, jestem jakby, nie wiem, średnio zaawansowana, zaawansowana, jak to tam zwał, jak kto patrzy. I często właśnie wracam na lążę. Ostatnio właśnie był ten dzień, kiedy lążę miałam na biance i dowiedziałam się naprawdę wielu takich elementarnych rzeczy, o których totalnie nie wiedziałam. Wreszcie skumałam, co to znaczy tak naprawdę objąć konia nogami. Jak głęboko usiąść w siodle. Generalnie ten trening otworzył mi oczy na maksa i wyciągnęłam z niego naprawdę dużo. I mam nadzieję, że dzięki temu treningowi będę się stawać coraz lepsza. Już nie mogę się doczekać, aż moje doświadczenia z tej jazdy będę mogła wykorzystać na zwykłym treningu bez ląży. Więc podsumowując cały film, wracajcie na lążę jak najczęściej tylko możecie. Tak przy okazji, ten trening był pierwszym testem nowego czapraka marki EQST i jak pewnie możecie zaobserwować, wygląda naprawdę pięknie. To był dla niego mocny test, ponieważ było gorąco i koń mocno się pocił. Muszę wam powiedzieć, że siateczka, gdy dotknęłam od spodu czaprak, była no taka lekko wilgotna, więc szok, bo koń był mokry. Także to jest na duży plus, podoba mi się i będziemy testować dalej. Jeżeli chcecie sobie sprawić taki piękny czaprak albo inny marki EQST, zapraszam na sklep eqst.pl. Link do sklepu zostawiam w opisie. Z kodem rabatowym GAZEL możecie kupić czaprak 10% taniej, także myślę, że jest to okazja. Z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia, buziaczki!